Kobiety do gotowości postawiła i dzisiaj się tu zjawiła. Żyrowianki potańczyć, podbawić się postanowiły i niespodziankę zrobiły. A że rozwadza z pieczynia kołacza słynie, żyrowa w garść się wzięła i smaczny tort zrobiła. Wszystkich tu poczęstujemy, aż cały tort zjemy. Na pewno nie pożałujecie i w przyszłym roku na babski cumber zaś przyjdziecie. A teraz reklama zrobimy i ten tort tym podzielimy. Razem zjemy, popijemy i wesołej zabawy życzymy. Baba, wszystkie kobitki za mną lotają i bardzo mi przają. Jak ino my od waszej pięknej pani sołty zaproszenie na babskie cumby otrzymali, tak zaraz my se spakowali i tu do rozmacy przyjechali. A że pochodzimy z dalekiego wschodu i daleką drogę my przebyli, to bymy se też tak coś ostrego napieli. O jedzenie martwić się nie musimy, bo zaraz sam z moimi kucharkami wieczerzą narychtujemy. Wiecie, przyjechalimy z najpiękniejszej wsi, kaj w każdym kątku lśni. Nasz sołtys je bardzo, ale to bardzo gospodarny, ale ostatnio z władzami mał zatargi. Chciał park plac przy kościele zrobić, że jakby ołmanki z auta wysiadały, to by se trzewiką nie zmazały. Ale nasza władza kochana ty ma woli, żeby nasze pieniądze dostała Warszawa. Siedmymy i można w jakiś sposób na te nasze problemy znajdziemy. A wy se bawcie aż do rana. Niech na babskim cumbrze będzie zabawa udana. Niech pan, a to się, niech pan, a to się.
jak żeście się już poużywały, to jak wrócicie do domu, to trzeba pogłaskać i wychować swoich mężów. Bo wszystkie złości zostały... Wygrała dziewczyna z grupy Ladies. Brawa dla niej, gorące od wszystkich na sali. Oczywiście miski do domu zabrać nie można. Ale nagroda dla naszej zwycięzczyni jak najbardziej. Wygrała grupa Ladies. Gorące brawa. Ładowana, jak osioł jestem przepracowana, jak lwica bronię małżeńskiej cnoty, kiedy wieczorem wracam z roboty. A jak się położę, to mi nad głową mąż szepcze czule: posuń się, krowo! Więc może jakimś cudem lekarz nic. Lekarz uczynił mi pan. Nie. Więc może jakimś cudownym lekiem uczynił mnie pan znowu człowiekiem. Nie słyszysz, nic gorszego chyba nie ma.
Halo, Pano, czy mnie słyszysz? Nic lepszego chyba nie ma od tej ciszy. Ty mnie słonisz, ja świruję. Halo, zadzwonisz za chwilę. Tak niewiele kosztuje. Halo, czy mnie słyszysz? Nic gorszego chyba nie ma w tej ciszy. Ty nie dzwonisz, ja świruję. Halo, zadzwoń już za chwilę. Tak niewiele kosztuje. Stasiu, co się dzieje? I z powrotem na hulajnodze i byta i start. Na was startu nie było. I z powrotem gorące oklaski. I już meta. Renata, zapisaj mi następną panią. Prosimy. I uwaga. I start, i poszła. I brawa doping, gdzie jest co brawa i doping. Już meta, i następną panią prosimy. Co tam się stało? Rewola się rozleciała, wie. A, to ta suknia przeszkadza trochę. I poszła. Ta suknia trochę przeszkadza. Ale doping. Gorący doping. O, mało by nie wyhamował, a wjechała też do mnie. Ale udało się zahamować. ABS-y są. Start i poszła na hulajnodze. I brawa doping. No, ciężko było wyhamować, ale udało się. I ostatnia pani dzisiaj. O, jak się fajnie uchroniła. Jeszcze nie, jeszcze nie było start. Z powrotem. No tak to jest wyrywna, nie zobaczcie.